prosta misja. Pamiętam. Znaczy prosta, bo to jest prosta misja, w której pamiętam, że spędziliśmy najwięcej czasu, bo to była nasza pierwsza misja. Hmm. Ja miałem w gaciach wtedy, jak tu zjeżdżałem. Weszliśmy po prostu, wiesz, z buta. GTFO się pokazał. Co to jest GTFO? A, to zobaczmy. Będzie fajnie. Zawsze jest fajnie. Potem to kiedy... Nie, jednak nie jest fajnie. Nie no, wiesz... Jak nie mogliśmy się w czterech zebrać, to mówiliśmy, słuchaj, to odpalmy sobie, jak każdy ma czas, jesteśmy na przykład we dwóch, odpalmy sobie we dwóch. Nie, nie ma szans, gramy we czterech, kurde. Baliśmy się, po prostu się baliśmy. Terminal. Resursy razy dwa. Tutaj mamy w 102 ammo box, tool refile i medica. Najważniejsze jest cargo 900995 i cargo 9504. Trzeba spingować. Skuerować. No. Skuerować, gdzie one są. Czy chyba wiem, gdzie są. Cargo 995. 995 i 504. Już sekunda. 995 jest 104. 104, okej. A 584, tak? 504. 504. Jest 106. Spróbuję pingnąć. A poczekaj, weź się pingnij. Ping cargo 995. Wyświetli ci, że ich nie ma, ale możliwe, że nam je wyrzuci w lewym górnym rogu. Za daleko jest 995, ale zobaczymy 504. Też za daleko. 106 i 104, okej. Okay. Ja tutaj ostatnio oglądałem, kurde, gameplay, jak przejść tą mapę. Znaczy połowę tylko, bo nie całe. To gościu solo to robił, nie? No, da się. Ale solo bez botów, tak? Mhm. No, jest łatwa mapa. Jest... Jeden front i do lewa. Dwóch na mnie, zaraz ich zdejmę. Okej, to był ten jeden. Mamy 104 i 106. Med. Jak masz miejsce, weź zanim... Wziąłem. Dobra, musimy iść do tych, do 102. Prowadzę 103, 100... A, te drzwi prowadzą do wejścia, okej. Okay. Softly. Headlock. Ammo pack. Co doładujemy, co ty masz, wieżyczkę? Masz wieżyczkę, Santigone? Dobra, tak dalej, można doładować. Nie mamy wyjścia, musimy iść w tym momencie do 103. Mhm. Dobra, otworzę te drzwi. No w tej lokacji wszystko już zebraliśmy, bo był medipack, jest tool refile i był ammo pack.
Już rozstawiamy, tak? Tak, bo musimy te drzwi otworzyć. Mamy... Ale tam jest zwykły skan chyba, nie? A, czy jest zwykły skan? Tak, jest zwykły skan, sorry. Znaczy i tak będziemy się tu potem bronić, ale... Ale lepiej wziąć wieżyczkę, wiesz? Dobra, let's go. Let's go rocket. Bot się zgubił. Gdzie on polas? Ale tam są drzwi. Zamknęliśmy go w korytarzu po prawej stronie i on pobiegł do drzwi na następnych, tak. Tutaj terminal powinien być. A co to było? Co mieliśmy kurować? Jak to się nazywało? Cargo. Cargo 995. To było w 104? Czy 504 było? Tak, kuruje 104, a teraz... E, 995 i następne było gdzie? 104, tak? 504. 504, 59. Cargo 504 jest 995, nie? Mhm. Czy jesteś w tamtej pomieszczeniu? Dobra, to ja idę do następnego. Znalazłem trip mine. Tam gdzieś niedaleko scout będzie twój ulubiony. No, w następnym pokoju. A, te pokoje chyba będą zamknięte tym... skanem. No, tutaj jakieś są. Jest alarm dwójka. Aha, czyli po tych schodach już wszedłeś. Dobra, to ja idę zobaczyć jeszcze jedne drzwi. Refine. Na razie meda mam przy sobie. Spoko. Kolejny med. Ale spierdzieliłem. Co tam masz? A, wlazłem na grupę. Bot trochę ich poczyścił. 104. W 104 mamy ten, nie? Mhm. Terminal widziałeś? Tak, ale jest za daleko, żeby spingować. No to możemy otworzyć te drzwi, jeśli i tak tam mamy. Poczekaj, black key. To jest do tamtych wcześniejszych drzwi. Do 106. Oho, czyli te drzwi nas interesują. A tutaj po drugiej stronie mamy jakie drzwi? 105. 105 jest do zbrojowni. Dobra. Szczerze mówiąc, walić zbrojownię.
A zbrojowni co? Po prostu... Resursy. Zasoby tam. Tak. Bishop, no chodź tutaj. Zamykać tutaj te drzwi? Tak, 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 tak. Postaw wieżyczkę tak wzdłuż, żeby prowadziła jak najlepszy ogień. Możemy zamknąć drzwi i wejść tam do skauta. Dwójka, nie? Dobra, jestem ready. Okej. Okay. Odpalamy? Dobra, drzwi otwarte. Dużo idą. Dobra, poczekaj, tam w wcześniejszych pokojach były ten ammo boxy. Tutaj jest ammo. Nie wiem, czy możesz wziąć? Mogę wziąć. I tutaj jest apteczka. No. Potrzebujesz ammo? Nie, ja nie, jeszcze nie. Dobra, to wejdźmy po prostu do tamtego skauta i zobaczmy. Uważaj na macki. Tarka. A rozwinął się? Lecą, no. Tak. Jestem za drzwiami. A haket już by haketa wykryło. Ja mam nóż, ja tam nie wejdę do niej. Kurwa. Nie! Horda od skauta. Czy jakiś biedaczek gdzieś się... A nie, to skaut. Tam jest ammo. Potrzebujesz ammo? No w sumie teraz mogę jedno wziąć. I tyle. Proszę cię bardzo. I tutaj jest jeszcze jedna skrzynka. Ze skautami to jak w końcu było? Do nich można było normalnie podchodzić, czy nie? Słuchaj, masz bardzo, bardzo mały ten... mało czasu, kiedy jego macka zrobi się czerwona, a on się... nie zaalarmuje wszystkich, nie krzyknie. Bo on robi się nieśmiertelny w pewnym momencie, nie? No tak. No, jego trzeba po prostu podejść pod mackami albo wskoczyć na niego i uderzyć go centralnie w potylicę młotem. Powiem ci, że udało. Zazwyczaj wykorzystywałem wszystkich do zabijania skauta. Ja wczoraj wieczorem próbowałem, mi nie wyszło. To jest to, co mieliśmy przynieść. Cargo. Mamy stąd wynieść i to jest ogólnie całość tego, tej strony. Przeszliśmy tylko po to i tutaj jest trochę zasobów.
mogę wziąć, wezmę sobie ten amunicję, choć nie potrzebuję, no ale wezmę. Okej. To omijamy. Nie potrzebujemy tam wchodzić, bo tam jest trochę korytarzy i tam jest zbrojownia. To RTX 4090? Tak. Tutaj Radeony się nosi później. No tak. Widziałeś baterie, które wyglądają jak Radeony. My musimy otworzyć te drzwi. Nie zanosisz tej paczki? Wiesz co, nie trzeba. Mogę ją zostawić tutaj. Niech sobie leży. No dobra. Jedna wieżyczka niech będzie tutaj wzdłuż, gdyby mieli przyjść tą stroną. A druga wieżyczka... Najlepiej... One tutaj chyba będą, nie? Tutaj głównie będą przychodzić stąd. One przychodzą zazwyczaj z najbliższego miejsca, w którym ty jesteś, więc to są jedne drzwi i drugie drzwi. Musimy jakoś obstawić te drzwi, w których stoję, te drzwi. O. Wszystko zależy od tego, jak się zespałnią. To też jest... Ja mam klucz, tak? To jest czwórka, uwaga. Hackett, chodź tutaj. Patrz. Z prawej idę. Będzie mina tutaj, uważaj. Biegnę daleko. Po lewej. Skan z Bishopem. Boty perfekcyjnie skany robią. Widzisz moja wieżyczka teraz tam wzdłuż korytarza, łoj. I to wszystko chyba, nie? A nie, jeszcze. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Boty jeszcze... dosłownie na stopni podchodzą pod lufę. To ja podszedłem ci aktualnie pod lufę przed chwilą. Ale boty też mi ciągle... Kurde. Ty wyciszcisz, ja muszę odebrać telefon, zaraz wracam. Spoko. Dobra, sorry, już jestem. Nic się nie stało. A wiesz, które drzwi? Co drzwi? No to. Jak pozbierałem nimi wieżyczki. Mhm. A...
Będzie tutaj ich trochę i terminal. Duży jest. Duży i dwa małe. Ale... za tymi drzwiami jest scout. I jak my zaczniemy strzelać... okej. Nie no, jak ich tutaj... nie będziemy strzelać, to tego. Jeszcze nie obudził się. To jest... o kurde, miałem perspektywę taką, że to jest duży. I się bałem, kurczę, tylko tak, żeby wiesz, precyzyjnie... O, jeden jeszcze jest. Precyzyjnie, wiesz, wyciągnąć tamtą dwójkę. Niedolot. Tutaj na catwalku może coś być i chyba terminal jest. Musimy spingować 504, tak? Cargo 504. Muszę chyba okna pozamykać, bo mi wieje coś, kurde. Zimna się zrobiła, nie? No. Poszedł ping. No, jestem w pokoju. Okej. Okay. A wiesz, że jak dasz chyba minus T, to on będzie ci cały czas pingował, dopóki ktoś tego nie podniesie? Serio? Co muszę pisać? To ping, to co pingujesz i minus no. T? Minus D? T, jak Teodor. A T? Ale jest duży. No. Nie no, nie mam czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego? Spróbuj. Zobacz. No nie, nie, wierzę, bo może być minus R, minus T, minus D. Też nie. Ale minus, czy to takie minus, nie, minus. Help. Była właśnie komenda i zabij mnie, kurde, wypadła mi z głowy. To jest normalnie do pingowania też używasz. O. To zapingował raz. Minus... C? Teraz cały alfabet przelecę. Quiet. Sleepers. Don't make a sound. Dobra, nieważne. Ogólnie wczoraj to zrobiłem. Normalnie pingowałem. Ale to było minus R. Na jakim randale, nie? Właśnie na tym. O. Bo chciałem sobie scoutów pozabijać i wyszukiwałem ogólnie co jest. Jest jeden scout, ale to jest duże pomieszczenie. Idę lewo, góra. Ja w prawo poszłam. Health przyda się i ten. Bishop mnie prześladuje, on cały czas za mną łazi. No bo jeden chodzi za mną, drugi z tobą. Wiem, ale Bishop czyli... chodzi zawsze za mną. Obraził się. Co mu zrobiłeś? Nie wiem, no. Może kwiatów mu nie kupiłem. To może być to. Dobra. Kurwa, do trzech razy sztuka. No chyba mi się w końcu uda go ubić, nie? Poczekaj, wiesz co, wyczyśmy na... dobra. Atakuj. Nie daj się prosić, no. Dasz radę. No niech jeszcze raz wypuści te macki. Disinfection here.
Powiedz mi, jak teraz jest z tymi z foam grenades. Jest jeden charge, tak? Jeden granat. Kurde, odchodź ode mnie. Poszedł na dół do ciebie. Idzie w twoim kierunku. Jest za tobą. Uważaj. Nie, on jest daleko ode mnie. Ja jestem nisko. Mnie wystraszyłeś. Nie, bo widzę, że się kieruje w twoim kierunku i mówię, kurwa, no jest źle. Dobra, ja znalazłem Radeona. I wyniosę go na zewnątrz, a ty się... No jak? No kurwa, ma rozjebane... Wiem. Ale trafiłem go, kurwa. A z pełnego charge'a? No. Bishop, no! Jełopie jeden! Na razie, ja się ich boję. A, potrzebujesz apteczki albo coś? Amunicji? Nie. Nie potrzebuję. Tool refill? Tam działka stoją, to nie wiem, jak tam wygląda sytuacja z tym. Nie najgorzej. Dobra, zabieramy Radeona. Gdzie tam GTX? Ja mam, tylko, coś sobie... Tylko Nvidia. Tylko Nvidia, dokładnie. Pozabierajcie wieżyczki. Tylko mam Nvidia. Ammo przy sobie. A to bierz. Próbujesz? Przyda się, zawsze się przydaje. Idę już. A to już chyba koniec, nie? Tak. Nie powiem ci, że koniec, bo słuchaj, najpierw musimy zeskanować. Musimy znaleźć sample, które znaleźliśmy, tak? I je zanieść do zonu, żeby je zeskanować. Wszystkie drzwi pozamykane, znaczy dokładnie porozpierdzielane. A jeszcze mam trip mine'a, mogę postawić. No to chyba szybko pójdzie, nie? No wiesz, no jakby to powiedzieć, no nigdy nie można zakładać, że szybko pójdzie. No w GTFO na pewno nie. Dobra. Ten skan na pewno nie idzie długo, a nie jest jak w momencie, kiedy grasz w to pierwszy raz i pierwszy raz udało ci się po paru godzinach dojść do tego momentu, bo nie znasz mechanik. A tu idzie, wiesz, skan jak krew z nosa, nie? Działka dają radę. Cześć, Krejzol. Jak coś, to jesteś wymutowany. A już nie jestem. Jak progres? Jak progres? No właśnie, kończymy R2A1. Jeśli masz ochotę na R2B1, to zapraszamy za 30 sekund. No dobra. No to super. Im więcej, tym lepiej. O. Ale tak do 4, bo później już się tłok robi. A widzisz, jak ten skan wolno idzie? No. Tak stabilnie. Stabilnie do przodu, wiadomo. 64, 66.
Ale dobrze, wieżyczki są rozstawione, my tylko dobijamy jest to, co... reset na kompa i ten... minuta. Jasne, jasne. Ok. No i